Wierzymy w Boga, który jest miłością i pojawia się jedno zdanie o tym, że jak jakiś sąd będzie i że jest straszliwy. I już jesteśmy w stanie podkopać całą naszą wiedzę, całe nasze uwierzenie w Boga miłosierdzia. To jest taka pokusa, która towarzyszy nam od raju, gdzie diabeł wmówił pierwszym ludziom, że Pan Bóg nie jest dobry, że on coś tam ukrywa. Większość czasu może właśnie swojego życia religijnego miałem rozdział, że jest dobry, jest kochający, ale są takie fragmenty dziwne właśnie czy w Dzienniczku, czy w Piśmie Świętym, gdzie w zasadzie w każdym momencie ten Pan Bóg może coś zrobić mi złego. Zeszyty miłości pełne. Odcinek 11. Witam Was bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was z krakowskich Łagiewnik. Ja nazywam się siostra Gaudia Skas, a dzisiaj naszym specjalnym gościem, bardzo upragnionym jest Tomek Samołyk. Witaj, Tomku. Szczęść Boże, witam siostro. Witam Was serdecznie też. Bardzo się cieszę, że tu jestem. On się naprawdę cieszy. To nie jest pod kamerę. To jest. Ale jestem trochę zdenerwowany, bo nie bywam często, a po prostu jestem wielkim fanem siostry pracy i mam nadzieję, że uda się nam jakoś Pana Jezusa innym pokazać, opowiedzieć o Nim. Amen, na pewno. Nie mam wątpliwości żadnych. Słuchajcie, to jest tak, że my się z Tomkiem dopiero dzisiaj poznaliśmy tak face to face, a znamy się z internetu od ponad roku, czy jakoś tak. Pan Bóg jest dobry, on ma te swoje ścieżki, ścieżynki różne i potem nagle się spotykamy i odkrywamy tak. Rany. On naprawdę prowadził gdzieś tak od początku w tym kierunku i ja się też strasznie cieszę, że ktoś przedstawia treści o Bożym miłosierdziu tak jak ty to robisz. Ja mówię, żadna z nas nie miałaby takiego potencjału ani aktorskiego, ani czasowego, ani wyobraźniowego, jak ty masz. Dzisiaj będziemy z Tomkiem, a w ogóle Tomek, jesteś pierwszym mężczyzną w naszym cyklu, więc... Historyczny moment. Historyczny moment, tak. Będziemy razem z Tomkiem i z wami czytać numery w Dzienniczku od 83 do 92. I będą to takie fragmenty, w których dziś przeczytamy znowu jakiś kilka takich niezwykłych doświadczeń siostry Faustyny. Będą wizje, które ona ma. Wiemy już trochę, rozmawialiśmy sobie o tych doświadczeniach, jak je kategoryzować. Czy to są objawienia prywatne, szczególne dary łaski, które ona otrzymuje, które my przyjmujemy z wiarą, choć nie musimy, ale skoro jesteście w tym cyklu, no to ufam, że przyjmujecie to z wiarą, co się jej przydarzyło i co Kościół potwierdza. I dzisiaj będzie, oprócz tego, co o jej się wydarza niezwykłego, będziemy mieli też bardzo niezwykłe objawienie, które wydarzyło się też komuś innemu, w którym bierze też udział inna osoba. To jest ewenement w historii siostry Faustyny i dzisiaj go poznamy. Na początku zaczniemy od takich klimatów apokaliptycznych, co też będzie się pojawiało co jakiś czas w Dzienniczku. Potem w komentarzu trochę Wam dam wprowadzenie do tego, jak podchodzić do takich wizji siostry Faustyny właśnie z tej przestrzeni apokaliptycznej, końca świata. Myślę, że warto by wspomnieć parę takich słów, które warto sobie wyjaśnić tak słowniczkowo, jak to mamy zwyczaj. Pojawi się takie sformułowanie wychowanki. Będzie mowa o naszych wychowankach. Wychowanki nasze, mamy tak zwane domy miłosierdzia. Od początku istnienia zgromadzenia są takie domy, w których pomagamy dziewczętom, kobietom, które jakoś w życiu zostały poranione przez świat, ludzi dookoła, przez same swoje też jakieś złe wybory życiowe. I no, na pewnym etapie życia potrzebują pomocy, żeby ktoś je podniósł, ktoś im pomógł wyjść z jakichś ciemnych przestrzeni życia. No i my tym dziewczynom pomagamy w naszych domach miłosierdzia. I jest jedna z historii, która się wydarzy w dzisiejszych fragmentach. W niej biorą udział właśnie nasze wychowanki. Czasami siostry mówią nasze dzieci, wychowanki. No, różne terminy padają, ale to zawsze chodzi o te dziewczyny. Padnie też taki termin, który dla ludzi, którzy są gdzieś obczytani w Piśmie Świętym, jest zupełnie jakoś normalne. Oblubieniec, oblubienica, zwłaszcza jeżeli lubicie klimaty pieśni nad pieśniami. Oblubieniec, oblubienica. No teraz już się w naszym takim języku, nie wiem, czy nazywasz tak Ole, moja oblubienica. Nie, ale myślę tak o niej. O, no właśnie. To jest ten język no, miłości, no bo jak inaczej nazwać osobę ukochaną? No moja ukochana. Mhm.
Mój ukochany, moja kochana, tak. I padnie takie słowo, też w tym fragmencie oblubieńczym, padnie słowo szata zelżywości. Słowo zelżywość już nie jest takim częstym terminem dzisiaj używanym. Zelżywość to zniewaga, hańba, wstyd, czyli szata zelżywości to będzie taka szata wstydu, szata jakiegoś upokorzenia, zniewagi. Myślę, że wystarczy, żebyśmy te hasła sobie wyjaśnili i możemy iść w czytanie. Dobra. Przyjdź Duchu Święty i pomóż nam otworzyć nasze serce, nasze umysły na te treści z dzienniczka, które na dziś dla nas przygotowałeś. Abyśmy je chłonęli całą sobą, abyśmy też rozumieli, jak Ty chcesz nas przez te treści prowadzić i do czego chcesz nas doprowadzić. Daj nam skupienie, daj nam mądrość, daj nam miłość. Amen. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 83 do 92. Napisz to, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nim nadejdzie dzień sprawiedliwy, będzie dany ludziom znak na niebie taki. Zgaśnie wszelkie światło na niebie i będzie wielka ciemność po całej ziemi. W ten czas ukaże się znak krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła, które przez jakiś czas będą oświecać ziemię. Będzie to na krótki czas, przed dniem ostatecznym. O krwi i wodo, któraś wytrysła z serca Jezusowego jako zdrój miłosierdzia dla nas, ufam Tobie. Wilno, 2 sierpnia 1934 roku. W piątek po Komunii Świętej zostałam przeniesiona w duchu przed tron Boży. Przed tronem Bożym widziałam moce niebieskie, które bez przystanku wielbią Boga. Poza stolicą widziałam jasność nieprzystępną dla stworzeń. Wchodzi tam tylko Słowo wcielone jako pośrednik. Kiedy Jezus wszedł do onej jasności, usłyszałam te słowa. Napisz zaraz, co słyszysz. Jestem Panem w istności swojej i nie znam nakazów ani potrzeb. Jeżeli powołuję stworzenia do bytu, jest to przepaść miłosierdzia mojego. I w tej chwili ujrzałam się w naszej kaplicy jako przedtem w swoim klęczniku. Msza święta się skończyła, słowa te już miałam napisane. Kiedy ujrzałam swego spowiednika, jak wiele ma cierpieć z powodu tego dzieła, które Bóg przez niego przeprowadza, zatrwożyłam się na chwilę i rzekłam do Pana: Jezu, przecież ta sprawa Twoją jest. Dlaczego tak z nim postępujesz, co się wydaje, jakobyś mu utrudniał, a przecież żądasz, aby czynił. Napisz, że dniem i nocą wzrok mój spoczywa na nim, a że dopuszczam te przeciwności, to dlatego, aby pomnożyć jego zasługi. Nie za pomyślny wynik nagradzam, ale za cierpliwość i trud dla mnie podjęty. Wilno, 26 października 1934 roku. W piątek, kiedy szłam z wychowankami z ogrodu na kolację, było to 10 minut przed 6 godziną, ujrzałam Pana Jezusa nad naszą kaplicą w takiej postaci, jako Go widziałam pierwszy raz, takim, jak jest namalowany na tym obrazie. Te dwa promienie, które wychodziły z serca Jezusowego, okrywały naszą kaplicę i infirmerię, a potem całe miasto i rozeszły się na świat cały. Trwało to może do 4 minut i znikło. Jedna z dzieci, dziewcząt, która szła razem ze mną, trochę za innymi, widziała także te promienie, ale nie widziała Jezusa i nie widziała, skąd te promienie wychodzą. Przejęła się bardzo i opowiedziała innym dziewczynkom.
Dziewczynki zaczęły się z niej śmiać, że jej się coś przewidziało, a może było światło z aeroplanu, ale ona silnie obstawała przy swoim zdaniu i mówiła, że jeszcze nigdy takich promieni w życiu swoim nie widziała. Kiedy jej jeszcze zarzucały dziewczynki, że to może reflektor, ona jednak odpowiedziała, że zna światło reflektora. Takich promieni nigdy nie widziała. Dziewczynka ta po kolacji zwróciła się do mnie i powiedziała mi, że tak ją te promienie przejęły, że nie może sobie miejsca znaleźć. Wciąż bym o tym mówiła. A jednak Pana Jezusa nie widziała. I wciąż mi przypominała o tych promieniach, przez to wprowadziła moją osobę w pewną trudność, ponieważ nie mogłam jej powiedzieć, że widziałam Pana Jezusa. Modliłam się za tę duszyczkę, aby jej Pan udzielił łask, których tak bardzo potrzebowała. Rozradowało mi się serce, że Jezus sam daje się poznać w dziele swoim. Chociaż miałam z tego powodu wielkie przykrości, jednak wszystko dla Jezusa znieść można. Kiedy poszłam na adorację, uczułam bliskość Boga. Po chwili ujrzałam Jezusa i Maryję. Widzenie to napełniło duszę moją radością. I zapytałam się Pana, jaka jest wola Twoja, Jezu, w tej sprawie, w której mi się spowiednik każe spytać? Jezus mi odpowiedział, jest wolą moją, aby tu był i niech się sam nie zwalnia. I zapytałam się Jezusa, czy może być ten napis Chrystus, Król Miłosierdzia. Jezus mi odpowiedział, jestem Królem Miłosierdzia, a nie mówił Chrystus. W pierwszą niedzielę po Wielkanocy pragnę, żeby był publicznie ten obraz wystawiony. Niedziela ta jest świętem miłosierdzia. Przez słowo wcielone daję poznać przepaść miłosierdzia mojego. Dziwnie się złożyło, jako Pan żądał, tak się stało, że pierwszą cześć, jaką obraz ten odebrał od tłumów, było to w pierwszą niedzielę po Wielkanocy. Przez 3 dni był ten obraz wystawiony na widok publiczny i odbierał cześć publiczną, ponieważ był umieszczony w ostrej bramie, w szczycie okna, dlatego było go widać z bardzo daleka. W ostrej bramie obchodzono uroczyście przez te 3 dni zakończenie jubileuszu odkupienia świata, 1900-lecie od męki Zbawiciela. Teraz widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan. W pewnym dniu ujrzałam swego spowiednika wewnętrznie, jak wiele cierpieć będzie. Przyjaciele opuszczą Cię, a wszyscy sprzeciwiać się będą i siły fizyczne zmniejszą się. Widziałam Cię jako grono winne, wybrane przez Pana i rzucone w prasę cierpień. Dusza Twoja, Ojcze, będzie napełniona wątpliwościami w pewnych momentach, co się tyczy tego dzieła i mnie. I widziałam, jakoby Ci się sam Bóg sprzeciwiał. I zapytałam się Pana, czemu tak z Nim postępuje, że niejako by Mu utrudniał to, co nakazuje. I powiedział Pan, tak postępuje z Nim na świadectwo, że dzieło to moim jest. Powiedz mu, niech się nie lęka niczego, wzrok mu jest zwrócony dzień i noc na niego. Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez dzieło to. Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam. Jezu mój, Ty sam wiesz, ile cierpię prześladowań, a tylko dlatego, że jestem Ci wierna i że silnie stoję przy żądaniach Twoich. Tyś siłą moją, wspieraj mnie, abym zawsze wiernie spełniła wszystko, co żądasz ode mnie. Ja sama z siebie nic nie mogę, ale jeżeli Ty mnie wspierasz, niczym mi są wszystkie trudności.
O Panie, widzę dobrze, że życie moje od pierwszej chwili, kiedy dusza moja otrzymała zdolność poznania Ciebie, jest ustawiczną walką i to coraz zacięższą. Każdego poranku w czasie rozmyślania gotuję się do walki na cały dzień, a Komunia Święta jest mi zapewnieniem, że zwyciężę. I tak bywa. Lękam się dnia, w którym nie mam Komunii Świętej. Ten chleb mocnych daje mi wszelką siłę do prowadzenia tego dzieła i mam odwagę do pełnienia wszystkiego, czego żąda Pan. Odwaga i moc, która jest we mnie, nie jest moja, ale tego, który mieszka we mnie. Taka jest Eucharystia. Jezu mój, jak wielkie są niezrozumienia. Nieraz, gdyby nie Eucharystia, nie miałabym odwagi iść dalej po tej drodze, którąś mi wskazał. Upokorzenie to pokarm codzienny. Rozumiem, że oblubienica przybiera wszystko, co się tyczy jej oblubieńca, a więc szata zelżywości jego musi okryć i mnie. W chwilach, kiedy bardzo cierpię, staram się milczeć, ponieważ nie dowierzam językowi, który w takich chwilach jest skłonny do mówienia o sobie. A przecież on ma mi służyć do chwalenia Boga za tyle dobrodziejstw i darów mi użyczonych. Kiedy przyjmuję Jezusa w Komunii Świętej, proszę Go bardzo, aby raczył uleczyć język mój, bym nim nie obrażała ani Boga, ani bliźnich. Pragnę, aby język mój nieustannie wysławiał Boga. Wielkie są błędy języka. Dusza nie dojdzie do świętości, jeżeli nie będzie uważać na język swój. Ha, ile wątków! Ile wątków w ogóle! Co z tego dotknąć, od czego zacząć, Tomku? No to jest wspaniałe, że może człowiek czytać sobie, czy to Słowo Boże, czy to jest Pismo Święte, czy to objawienia, czy właśnie objawienia, czyli dzienniczek świętej Faustyny i może sobie coś tam ułożyć wcześniej i przygotować, żeby tak przed kamerą dobrze wypaść, ale jak się słucha chyba rzeczywiście z taką otwartością i chęcią, żeby to jakoś przeniknęło, to wszystko się burzy i ma się ochotę zupełnie to wszystko przeakcentować. Przynajmniej tak jest dla mnie w tej chwili po siostry czytaniu, ale myślę, że to dobrze. Wiem, że siostra obiecała, nie wiem, czy to w trakcie nagrania, czy już poza, bo już mi się pomieszały. Poza, tak, tak. Tak, żeby ten wstęp, który jest właśnie, może być taki trochę wzbudzający, no jakiś niepokój, lęk. Tak. Myślę, że to jest dobry moment. Przepraszam, że tak przyjmuję prowadzenie. Ale cudownie, ja się w ogóle, Tomek, najpierw powiedziałeś, że jesteś lekko zestresowana, a teraz poczułeś się gospodarzem, więc no tak, to jest genialna przemiana w paru minutach bycia w naszym rachamimowym zakątku. Tomku, tak, nie, rzeczywiście, bo słuchajcie, zobaczcie, tak jest, że w ogóle ten jeden konkretny fragment, to jest numer 83 z dzienniczka, ale i inne są takie fascynujące dla może ludzi, którzy są głodni takich klimatów apokaliptycznych, nie? Że bardzo by chcieli wiedzieć, kiedy będzie ten koniec świata i jak będzie wyglądał koniec świata. I więc jak się pojawia jakiś taki kąsek, jak tutaj u Faustyny, że jest dokładnie opisane, jakie znaki będą na niebie, no to aż się chce dokładnie zapamiętać, żeby potem, jak ja zobaczę rzeczywiście ten krzyż na niebie, żebym ja wiedział, aha, dobra, koniec świata przychodzi. Więc ja chcę was zachęcić do tego, żeby nie czytać tego tak literalnie. Wszystkie te znaki też trzeba umieć interpretować i wiele z nich jest bardzo symbolicznych. Tak jak tutaj u siostry Faustyny, w tym fragmencie, jak jest mowa o znaku krzyża na niebie, a z otworów, gdzie były ręce i nogi przebite Zbawiciela, będą wychodziły wielkie światła. Zobaczcie, i to będzie oświecać ziemię, a potem ona ma tą wizję obrazu nad ziemią, że jest ten obraz Jezusa Miłosiernego i z niego wychodzą promienie i one oświecają ziemię. W bardzo bliskim, tutaj blisko siebie są te fragmenty.
Czy nie jest to zaproszenie, żebyśmy spojrzeli na to szerzej, czyli że to orędzie miłosierdzia, że ta dobra nowina o miłosierdziu Pana Boga, która jest nam przypomniana przez Faustynę, że ona jest nam dana jako taki znak na końcu czasów, jakby przygotowujący do końca czasów, że to się dzieje teraz. To teraz się dzieje, to już teraz się dzieją te czasy ostateczne. Poza tym wiemy, że po zmartwychwstaniu Chrystusa już się zaczęły czasy ostateczne. To już jest ten czas, kiedy my po prostu czekamy na Jego ostateczne przyjście, na Jego powtórne przyjście. I nie tyle bym się skupiała na przykład zapamiętywaniu znaków, rozczytywaniu, rozkminianiu, co one mogą znaczyć, czy to już się dzieje, czy się jeszcze nie dzieje, tylko bardziej na tym, czy ja jestem gotowy. Czy ja jestem gotowy i czy jest we mnie lęk przed sądem, czy ja raczej podchodzę do tego ze spokojem. Na pewno znasz to, Tomku, tą historię od świętego Jana Bosko. Jak ktoś, on grał z chłopakami w piłkę nożną i ktoś kiedyś do niego podszedł i powiedział, właśnie w takim momencie, kiedy on był na tym boisku i grał w piłkę nożną, księże, co ty byś zrobił, jakbyś się dowiedział, że zaraz będzie koniec świata? Nie znam tego. Nie znasz tego? Nie. No mam nadzieję, że to nie jest anegdota lub jakaś tam legenda dorobiona potem do niego, ale że naprawdę się to wydarzyło. On wtedy ze spokojem odpowiedział, grałbym dalej w piłkę. Czyli żyć tak tu i teraz, tak dobrze, wybierać dobrze dziś, tu i w tym momencie, że kiedybym się dowiedziała, że za 5 minut będzie koniec świata, to ja nie przerywam tego nagrania. Bo ja wiem, że ja robię to, o co mnie Pan Jezus prosi teraz. Że to jest to, czego On chce ode mnie teraz, więc no czym się stresować i dlaczego zmieniać to nagle? Nie, no On teraz tego ode mnie chce, przyjdzie za 5 minut, dobra, będę gotowa. Wielu z nas, może właśnie wśród was słuchających, ma takie doświadczenie, mimo tych słuchania tych wszystkich rzeczy, o których siostra mówi, o właśnie miłosierdziu, które jest dostępne dla nas, że jednak właśnie takie fragmenty często wywołują jakiś lęk, niepokój. No i jakoś mam taką potrzebę, żeby się podzielić swoim doświadczeniem w tym względzie, bo myślę, że nawet przez większość swojego życia religijnego mi ono towarzyszyło, bo no to o tym jest dla mnie ten fragment w ogóle, szczególnie to, co powiedział Jezus do Faustyny, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. Nie wiem, czy wśród was może właśnie są takie osoby, które gdy słyszą to zdanie, to mają takie, no niby się to wszystko wie, co tam Kościół mówi, co Pan Jezus mówi, okej, ale są te takie niepokojące fragmenty, które wskazują na to, że jednak ten Pan Bóg coś tam szykuje niepokojącego dla mnie. I ja dla mnie przełomową myślą absolutnie, znaczy takim odkryciem było, co się dowiedziałem, że to jest tak naprawdę taka pokusa, która towarzyszy nam od raju, gdzie diabeł po prostu wmówił pierwszym ludziom, że Pan Bóg nie jest dobry, że On, no właśnie, coś tam ukrywa, coś tam ma za plecami, że generalnie ja żyłem takim przez większość czasu może właśnie swojego życia religijnego w takim przekonaniu, że Pan Bóg generalnie, Jego miłosierdzie przejawia się w tym, że jest dobry, tam właśnie taki miałem rozdźwięk, że jest dobry, jest kochający, przytula, jest jak Pan Jezus, który, jak ten miłosierny, przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, ale generalnie są takie fragmenty dziwne właśnie czy w dzienniczku, czy w Piśmie Świętym, gdzie w zasadzie w każdym momencie ten Pan Bóg może coś zrobić mi złego. I wydaje mi się, że to jest taka, jakbym miał użyć jakiegoś takiego obrazu, to jest taka ścieżka, wie siostra, jak są ścieżki takie, jest chodnik i ludzie tak wydeptują ścieżki przez trawnik. I myślę, że jakoś tak wierzę, że to nie jest tylko moje doświadczenie przeżywania Pana Boga, że się z różnych powodów przez ten skrót przychodziło i bardzo moim zdaniem potrzebną pracą, oczywiście współpracą z Panem Jezusem jest to, żeby wydeptywać tą nową ścieżkę, która na początku będzie mozolna, trudna i się nie będzie dowierzało, że to jest prawda. Tak jak sobie myślę właśnie ta dziewczynka, już zaraz wrócę do tego, o czym rozmawiamy, ale też jest akurat tak się trafiło, że w tym momencie, gdzie ta dziewczynka słyszy
od innych dziewczynek i od rodziców, jeśli dobrze zapamiętałem, że to jej się wydawały te promienie miłosierdzia, że ta miłość, ta dobroć Pana Boga, to wiesz, dziewczynko, tak trochę ci się wydawało, idźmy tą udeptaną starą ścieżką. A ona bardzo mocno to kwestionowała, to znaczy kwestionowała takie podejście, bardzo mocno usilnie obstawiała przy swoim zdaniu, że... Tak, że ja wiem, czego doświadczyłam. Tak, ja wiem, czego doświadczyłam i ja wiem, że Pan Bóg jest dobry. I to jest dla mnie taka fundamentalna w ogóle rzecz. Ja bym nawet takie jakieś urównanie uknął, że Pan Bóg jest dobry, kropka, nie ma w sobie krzty, nie wiem, szczeliny, szczypty i wszystkiego, cząstki kwantowej, najmniejszej, nie ma w sobie takiej małej cząstki zła. On zawsze jest po stronie człowieka, zawsze używa wszystkich swoich przymiotów dla dobra człowieka i wydaje mi się, że to życie w takim rozdwojeniu właśnie, że jest i Bóg sprawiedliwy, który jest właśnie jakiś, że ta sprawiedliwość może oznaczać jakiegoś groźnego Boga, źle ci życzącego, i Bóg miłosierny jednocześnie. Życie w takim rozdwojeniu jest czymś takim fałszem, którym po prostu daliśmy sobie, myślę, że mówię, ja sobie dałem wmówić przez wiele lat i myślę, że cały czas właśnie dzięki Bożemu miłosierdziu, dzięki Panu Jezusowi z tej dychotomii wychodzę. I wydaje mi się, że w takim razie czym jest sprawiedliwość? O czym Pan Jezus mówi w pierwszym zdaniu, nim przyjdę jako sędzia sprawiedliwy, przychodzę wpierw jako król miłosierdzia. No i myślę sobie, że jest tym, o czym mówi Pan Jezus w wielu, wielu przypowieściach do swoich uczniów, nie tylko do swoich najbliższych uczniów, gdy używa przypowieści ilustrujących jakieś czasy właśnie ostateczne. Czyli na przykład to zaproszenie na ucztę tego gospodarza, który zaprasza wszystkich. Jest to zaproszenie otwarte, permanentne, jak tu wszyscy teraz siedzimy w tym pomieszczeniu, dla nas, dla was, dla każdego z was, w jakimkolwiek stanie, w jakimkolwiek grzechu jesteście i zrobiliście najgłupsze rzeczy na świecie, to zaproszenie to jest dla was i ono jest, będzie zawsze otwarte. I jest to zaproszenie według tej przypowieści po prostu przez niektórych nieprzyjęte. No i dla mnie sprawiedliwość jest po prostu oddaniem tego, na co się decydujemy swoim życiem, swoją postawą serca, intencji, swoją szczerością. Kiedyś słyszałem takie przepiękne, ale też zabawne porównanie, czym jest sprawiedliwość Boża. Nie pamiętam, gdzie to usłyszałem, że to jest trochę tak, jakbyśmy... I gdyby nie było sprawiedliwości Bożej, to trochę byłoby tak, jakbym wsiadł powiedzmy tutaj w tramwaj tam gdzieś na moim małym Płaszowie i chciał przyjechać na Łagiewniki i pytam się kierowcy, panie kierowco, czy ten tramwaj jedzie na Łagiewniki? I widzę, że jest napis Łagiewniki na tym tramwaju, a on mi mówi, że no to zobaczymy, no to może tam skręcę, może na Bronowice, jakby pojedziemy gdzie będzie. I wydaje mi się, że świat bez sprawiedliwości Bożej jest trochę czymś takim. Jest takim. Dla mnie sprawiedliwość jest tym, że Pan Bóg dotrzymuje swojego słowa, jest wierny. Wierny właśnie temu, że jest miłosierny, wierny temu, że jest sprawiedliwy. I często jak nie rozumiem, wydaje mi się, może to za dużo trochę mówię i może za bardzo komplikuję, ale wydaje mi się, że najprościej zobaczyć, czym jest i miłosierdzie, i sprawiedliwość Boża, patrząc na krzyż Jezusa, bo no przecież to jest właśnie kwintesencja. On oddał życie za nas, za każdego z nas, nie tak w abstrakcji, że za jakiś lud, za jakiś, nie wiem, zespół różnych zachowań, tylko konkretnie za konkretne zachowania, znaczy za konkretne grzechy z naszego życia, które możemy sobie sami ponazywać. I on i tak nas ukochał, że on poniósł konsekwencje na siebie i jednocześnie za tą poniósł tą sprawiedliwość polega na tym, że właśnie ta śmierć się odbyła, tylko że on ją poniósł i zmartwychwstał, dzięki czemu mamy dostęp do jego życia, do życia z nim. I no, wydaje mi się to kwintesencja tego połączenia tych właśnie, bo do czego zmierzam, to może tym spuentuję, że nie ma dychotomii, że Bóg jest albo sprawiedliwy, albo miłosierny.
bo Bóg jest i miłosierny, i sprawiedliwy. I przecież gdybyśmy polegali tylko na miłosierdziu, jeżeli zachowywalibyśmy się tak, licząc tylko na miłosierdzie, zapominając o sprawiedliwości, to zachowalibyśmy się lekkomyślnie, bagatelizując konsekwencje grzechu, skutki i mówilibyśmy, no to ja sobie zgrzeszę, bo Pan Bóg jest miłosierny, to przecież mogę robić co chcę. A z drugiej strony, gdybyśmy liczyli tylko na sprawiedliwość, no to przecież nikt z nas, nie wiem, papież, siostra Gaudia i wszyscy ludzie... Świetne zestawienie. No, wiesz, siostra, nie o co mi chodziło. Chodzi, tak. Wymieńcie sobie najświętszą osobę, jak wam się wydaje. To ona i tak by nie miała szans, licząc na samą sprawiedliwość, bo jesteśmy wszyscy ludźmi. Grzesznikami, tak. I ludźmi, no, grzesznikami, ludźmi po prostu. Po prostu ludźmi. Mhm. Tak, wiesz, dla mnie to też jest takie genialne, jak myślę o miłosierdziu, które jest wypełnieniem miary sprawiedliwości, że w ogóle nie ma miłosierdzia bez sprawiedliwości. Ona jakby bazuje na sprawiedliwości, tylko jestem... Miłosierdzie to jest sprawiedliwość plus. Mhm. Nie, wypełniam wszystko, co jest sprawiedliwe, ale daję więcej niż to, co jest sprawiedliwe. Nie? Czyli to, co ci się należy, wszystko ci dam, ale dam ci nawet więcej. I to, na co nie zasługujesz. Mhm. Nie? I tak po prostu dlatego, że kocham. No, także tak, zdecydowanie ta sprawiedliwość Boża to jest zupełnie co innego niż my lękowo sobie myślimy o sprawiedliwości ludzkiej, nie? Czyli jakimś wymiarze kary. Nam się sprawiedliwość zawsze kojarzy z jakimś sądem takim, który jest może właśnie niesprawiedliwy, nie? Że jakoś wymierza nam karę albo niesprawiedliwie, albo sprawiedliwie, ale tak sprawiedliwie, że mnie miłosiernie. Mhm. I ja tego nie uniosę po prostu, nie? Bardzo, bardzo mi się podoba to, że ten obraz, że mówisz, że nie ma nawet mikrocząsteczki, czy jak to użyłeś słowa? Nie wiem, kwarek jest chyba najmniejszą częścią kwantową, ale to mogę się mylić. Przepraszam wszystkich profesorów fizyki. Że nawet takiej małej szczelinki zła nie ma w Panu Bogu. A my rzeczywiście wszyscy daliśmy się oszukać i ciągle dajemy się oszukać złemu, że gdzieś ta mikroszczelinka jednak jest. Mm. Bo to jest, zobacz, wszyscy, myślę, że wszyscy jak tu jesteśmy, wierzymy w Boga, który jest miłością i pojawia się jedno zdanie o tym, że jakiś sąd będzie i że jest straszliwy i już jesteśmy w stanie podkopać całą naszą wiedzę i całe nasze uwierzenie w Boga miłosierdzia. No bo myślę, że to wynika z tego, że to jest często taka sól na nasze rany, to zdanie. Z różnych powodów mamy taki obraz Pana Boga, jaki mamy i to spojrzenie właśnie Jezusa miłosiernego, które siostra ma na okładce dzienniczka, tak? Tak. Właśnie. To spojrzenie, ja pamiętam, że jak ja zobaczyłem gdzieś w takiej mojej, przed moim takim pierwszym, można powiedzieć, nawróceniem, chociaż nie wiem, kiedy ono było, że dla mnie to spojrzenie było przerażające. Ja jak widziałem to spojrzenie, to dla mnie to był obraz, spojrzenie potępienia. I to było po prostu spojrzenie na moje rany, bo ja miałem różne doświadczenia trudne, które spowodowały to, że nie widziałem w tych oczach miłości, a w tej ręce błogosławieństwa, tylko jakieś takie właśnie grożenie palcem. I o tyle po prostu rozumiem ludzi i rozumiem was, którzy macie taki, odczuwacie taki lęk, no bo są przeróżne doświadczenia, choćby nie, na przykład odkładanie wizerunku swojego fizycznego ojca na ojca, który jest w niebie. Tak sobie myślę, przypomniała mi się teraz taka anegdota chyba ojca Jędrzejewskiego, który powiedział, że on bardzo długo zmagał się z czymś takim, może to też jest jakoś wam bliskie, że gdy słyszał, że ma przeprosić ojca, mówię, mam swojego. Na myśli, nie, właśnie mam na myśli spowiedzi, że ma przeprosić Boga ojca, to przypomniały mu się z dzieciństwa takie momenty, w których podchodził do swojego ojca, przepraszał go za coś i to te przeprosiny spotkały się z jakimś takim, no właśnie, nieprzebaczeniem, nieprzyjęciem, odwróceniem, że no jeszcze musisz zasłużyć na to, nie przebaczam ci tak do końca, że okej, ale coś tam. I on za każdym razem musiał się właśnie tą nową ścieżkę po tej trawie wykopywać. Wydaje mi się, że dużo może być takich rzeczy, jak na przykład wchodzenie w ciszę, w modlitewną ciszę, gdy mamy doświadczenie, gdy byliśmy na przykład karani ciszą za nasze źle zachowanie, że ktoś się na nas obraził i nie odzywał się i cisza była dla nas jakąś karą, czymś takim no, potwornie trudnym, jakimś taką nieakceptacją. A czym jest cisza w Ewangelii? To
pierwsze, co mi się teraz skojarzy, no to Jezus, który pisze palcem po piasku po to, żeby ludzie skonfrontowali się z oskarżeniem innych, żeby skonfrontowali się z Jego miłością. I to jest prawdziwy obraz, czym jest, do czego cisza może nas doprowadzić, do miłości. A my właśnie przez grzech ludzki, przez to, jak się tak poukładały te nasze losy ludzkości, już powiem tak górnolotnie, mamy takie skłonności i tak będziemy mieć. I myślę, że to jest też takie naturalne i trzeba się też trochę na to zgodzić, że życie tutaj nasze no nie będzie sielanką na zasadzie, tak jak siostra kiedyś, pamiętam, chyba w jednym z tych odcinków mówiło, że nam będzie tak cały czas miło, tak będziemy kochani na sercu. I piękne jest to właśnie, już przechodząc do drugiego wątku, który przynajmniej ja, nie wiem jak siostra, ja chciałbym poruszyć, to co Pan Jezus mówi o nagradzaniu, że no, nagradza tak, to jest genialne. Właśnie za trud dla Niego podjęty, a nie za pomyślny wynik. W dalszej części jest też powtórzenie tego swoiste, tak. Mówi, że nagradza za cierpienie. Zobacz, jest, że wynagradza za cierpliwość, trud i cierpienie. Tak, tak. To, co wszystko się dzieje po drodze jakiegoś wysiłku, który podejmujemy z miłości do Niego. No i właśnie, i to jest tak sobie myślę, że w kontekście nawet tego, co powiedziałem, że choćby z tego powodu dobrze jest, może tak z miłością większą spojrzeć na swoje trudności, wątpliwości przeróżne, na swoje bycie, może w kryzysie wiary, może zmaganie się z czymś nawet nie związanym z Panem Bogiem, ale wiadomo, wszystko jest związane z Panem Bogiem, ale z jakimiś prozaicznymi trudnościami życia codziennego, wychowaniem dzieci, relacją z dziewczyną, z przyjacielem. Wydaje mi się, że wszystko to nas prowadzi do tego, żeby starać się spojrzeć oczami Boga na siebie, że On nie patrzy za to, żeby nam się zawsze udawało, a jak się nam nie uda, to porażka i On tak właśnie, a znowu Tomek, no weź, przecież znowu tak się starałeś, ale no niestety nie osiągnąłeś sukcesu. Jestem taki rozczarowany. Tak, jestem taki rozczarowany. I niestety znowu przekleja nam się to z życia, gdzie bardzo pielęgnuje się tą pracę na efekt, że wszystko musi mieć sukces, tak. Efekt, dużo wyświetleń na YouTubie, bo jak jest mało, to wiadomo, porażka. Mhm. Czytam te zdania i się nimi modlę i modlę się też, żeby każdemu z nas tak do serca się to wryło, że Pan Bóg właśnie zupełnie tak nie patrzy. I tak sobie jeszcze myślę, że jak patrzę właśnie na to całe dzieło zbawienia, no to przecież On wszystko robił przez małe rzeczy. Przez od Faustyny, patrząc wstecz, przez Betlejem, Nazaret, Maryję i pastuszków w Fatimie, Bernadette, tak. Lourdes. Tak, i właściwie nie wiem, co robił w takiej skali makro, że nie wiem, że założyłby, dzisiaj nawet by nie założył kanału na YouTubie z 100 tysiącami, z milionami subskrybentów, tylko nie wiem, przez jaki by działał, nie wiem, czy miał, ale no, na pewno to jest tak, jego, tak. On tak, jego wybiera pokorne środki. Wiesz, tak. Zobacz, nawet te nasze kanały, no zobacz, no to też jest taka kropla w morzu, w oceanie. Wiesz, jak porównać wyświetlenie katolickich kanałów do tego, tak. Co mają najgłupsze możliwe treści w sieci. No to jest nic, to jest kropla, nie? Także ufamy, że on się naszymi kanałami też posługuje. One są jednak małe. No ja mam niestety doświadczenie takie, że często zapominam o tym, że no właśnie, że wszystko od Niego naprawdę zależy. Dla Niego to po prostu robimy przecież. A no człowiek jest po prostu słaby. Właśnie cały czas trzeba wracać i godzić się na tą trudność, że cały czas się będzie samołyk wypychał na pierwszy plan. Będzie chciał być taki super śmieszny, taki mieć super pomysły, taki w ogóle kreatywny. I fajnie, że taki jest i Pan Bóg się na pewno tym cieszy, ale no mam takie doświadczenie, że łapię się często na tym, że jednak jak Pan Jezus szedł po tej Jerozolimie, trochę serial The Chosen mi w tym pomógł, to piękne jest to, że Pan Jezus idzie pierwszy, a my idziemy za Nim. I wszelka jakaś konkurencja między uczniami, między kanałami, między dziełami Bożymi, między stronnictwami w Kościele, no jest tak jak właśnie w tym serialu, które fajnie się to tak obserwuje, że oni się tak rywalizują, oceniają, kłócą, kto lepszy, kto fajniejszy, kto bliżej Pana Jezusa. No ale w gruncie rzeczy to jest też ludzkie, ale też dobrze jest od czasu do czasu wracać do tego, że to przecież o tylko Pana Jezusa chodzi, który jest naszym właśnie mistrzem
nauczycielem. I jeszcze chciałbym trochę, jeśli można, wrócić do tego wątku z tym, z tą bojaźnią, bo też wydaje mi się, że to jest piękne, żeby tego nie unikać, bo bojaźń Boża jest, długo nie mogłem z tego wyłapać, czym jest ta bojaźń Boża, bo jak mam nie bać się Boga, a jednocześnie tak, mieć bojaźń Bożą. Tak, dokładnie, że dla mnie to było jakieś, że jak mam kochać i się bać, nie rozumiem tego. Ale pojąłem to, gdy po prostu zacząłem czytać i pogłębiać ten temat, a nie bazować na jakichś właśnie swoich starych, zasłyszanych rzeczach, że bojaźń Boża jest taką świadomością tego, że jednak, no właśnie, On jest pierwszy, On jest Bogiem, ja jestem człowiekiem, ja jestem stworzeniem, On jest stworzycielem, że On jest mistrzem, a jestem uczniem i wszystkie, i nie wiem, też takie, mam nadzieję, że dobrze zabrzmi, bo to jest taka, to ma być metafora, że takie wpadanie w jakieś takie poklepywanie Pana Boga, że jest jakimś takim moim kumplem, takim, taką przytulanką, która ma mnie pocieszyć i używam go do tylko takich rzeczy, jest też jakimś właśnie brakiem bojaźni Bożej, bo jednak Pan Bóg oczywiście nas niezmiernie kocha i szaleje za nami, za każdym z nas indywidualnie. Natomiast jest Bogiem. Ojciec Grabowski kiedyś użył takiego porównania, że, znaczy to nie on użył, bo przyrównał, jak się nazywał, lew z opowieści Aslan. Aslan, dokładnie. Że to jest piękny wizerunek właśnie Pana Boga, który jest, tak jak powiedzieliśmy, nie ma w sobie szczypty zła, jest czystą dobrocią, jest za człowiekiem, ale On jest lwem. Generalnie to Jego się nie da oswoić. Mm-hmm. To nie jest przytulanka, którym sobie z Nim pójdziesz i to jest lew. Mm-hmm. Jednak nie zrobi na pewno nam nic złego, bo nie ma w sobie zła, ale to jest lew. Mm. I no, przeróżne są porównania. Pamiętam, profesor Heller użył coś takiego, że my jesteśmy dużo dalej ontologicznie, od, tak jak my i kamień, to my jesteśmy jeszcze dalej od Pana Boga ontologicznie. No zresztą to są oczywiste rzeczy, ale wydaje mi się w kontekście bojaźni Bożej to o tym warto pamiętać. I w kontekście wcielenia Jezusa, który wiesz, i ten, nawet przez obraz Jezusa Miłosiernego, on się staje taki bliski. Tak. I ja tak często o tym mówię, zobaczcie, on bez butów jest, on jest w takiej koszulinie, on taki bliski, prosty i dostępny. U Dominikanów na Służewiu jest ten obraz Jezusa Miłosiernego powieszony, w zasadzie postawiony na podłodze, nie? Żeby jeszcze bardziej dać nam to doświadczenie, jakie on jest taki normalny i bliski. Ale trzeba pamiętać, on jest jednocześnie lwem, nie? To jest ta, jesteś bliski, ale jesteś jednocześnie królem wszechświata i stworzycielem całego uniwersum, nie? I więc mnie przerastasz tysiąckroć, nie? I jesteś święty, święty, święty. No, a to też świadczy właśnie o pokorze Boga, o tym właśnie, co mówiłem, że przy takich przymiotach, przy tej wszechwiedzy, wszechsile i przez wszystkich rzeczach, tak jak jest w Piśmie, nie pamiętam dokładnie tego cytatu, ale ogołocił samego siebie. Przyjąwszy postać sługi. Przyjąwszy postać sługi. No i wszędzie, jak teraz byłem na adoracji, też miałem takie myśli, że Pan Jezus jest dzisiaj w kościele w Eucharystii, w białym, bezbarwnym chlebie, w cichości, zamknięty w tabernakulum i On tam jest fizycznie, tak samo jak był, jak zawsze jest, bo On powiedział, że jest z nami przez wszystkie dni, aż do zakończenia świata. I to jest piękne. Uwielbiam takie właśnie fragmenty, jak kiedyś właśnie propos Dominikanów, przy zmartwychwstaniu powiedział ojciec kaznodzieja na kazaniu, że Pan Jezus, zobaczcie, nie przyszedł, nie wiem, z jakimś triumfalizmem, że nie poszedł do faryzeuszy, a patrzcie, tutaj miałem rację, nie? Tylko On cały czas jest pokorny, jest cichy i pokornego serca. Więc dla mnie niepojęte, aż mam drgawki, dreszcze, jak o tym sobie myślę. W kontekście jeszcze tego pomyślnego wyniku, na który Pan Jezus nie patrzy, to tak sobie myślę, że właśnie każdy z nas, niezależnie czy ma kanał na YouTubie, czy w ogóle ma zupełnie inne powołanie, zupełnie nie ma to żadnego znaczenia, to ja sobie myślę, że w tym kontekście ważne jest jedno, czyli na początku swojego dnia, swojej aktywności, którą podejmujecie i naprawdę nieważne, co to będzie, zastanawiać się, pytać siebie o intencję, dla kogo to jest. Czy to jest dla mnie, czy to jest dla Pana Jezusa? I takie szczere stanięcie w tym i przepracowanie tego, oczywiście nie tylko samemu, ale z otwarciem się na łaskę i proszenie Pana Boga o to,
jest czymś dla mnie fundamentalnym, właściwie jedynym do zrobienia, bo no skoro Pan Jezus powiedział, że rzeczywiście to jest dla Niego najważniejsze, żeby to było trud dla Niego podjęty, no to nie musimy się bać. Oczywiście to nie oznacza, że mamy, nie wiem, a dobra, to teraz w ogóle, nie wiem, będę sobie milczał na kanale blisko Rahamim i sobie siedział i nic nie robił, ale możemy być spokojni w tym sensie, że nie musimy, to też takie moje doświadczenie, tak chcieć perfekcyjnie wypaść, że ja tak super teraz muszę wyglądać w tej kamerze, że ja nie mogę się pomylić, nie mogę się zająknąć. No mogę się zająknąć, mogę powiedzieć nawet jakąś głupotę, mogę, bo jestem człowiekiem na szczęście i mogę powiedzieć coś totalnie głupiego, czego nie powinniście słyszeć. No ale jestem człowiekiem i wiem, dlaczego tu przyszedłem. Przyszedłem dla Pana Jezusa i to jest najważniejsze tak naprawdę. Chociaż znowu, żeby nie pokazywać się jako takiego świętego, to i tak może przestrzec na podstawie swojego doświadczenia, że łatwo się też w różnych naszych, mówię naszych, bo tak ma na myśli katolicko-kościelnych rzeczach, trochę złapać na tym, żeby zapomnieć podjąć tą refleksję, czy to na pewno jest dla Pana Jezusa. No bo trochę tak przechodzimy do porządku dziennego, że skoro to jest w kościele, skoro to jest jakaś akcja ewangelizacyjna, skoro to jest jakaś akcja czytania dzienniczka, czy jakakolwiek inna, no to przecież nad czym się zastanawiać, na pewno chodzi o Pana Jezusa, od razu nie ma tej refleksji. No i w tej kontekście przypomina mi się święty Piotr, który mi jest jakoś szczególnie bliski, gdzie on, jego takim w cudzysłowie chyba problemem, jeśli można to tak nazwać, było to, że on właśnie cały czas budował na sobie. Mimo, że był przy Jezusie, to mówił właśnie, ja się ciebie nigdy nie wyprę. Ja swoimi siłami, ja takim, jakim jestem, ja tutaj się zawezmę i pokażę ci, że jestem jakiś wyjątkowy, najlepszy. A ta zmiana, ta cudowna zmiana, te łzy Piotra po zdradzie Pana Jezusa i to przeakcentowanie na ty wiesz, że cię kocham, na ty, Panie Jezu, to było dla mnie, znaczy moim zdaniem, jak na to patrzę, na historię Piotra, właśnie taką zmianą przełomową i bardzo ważną, taką do zastanawiania się nad sobą, mam wrażenie, żeby właśnie zobaczyć, czy pod jakimiś pobożnymi przesłankami nie chcemy jednak siebie pokazać. I znowu mówię to dlatego, że ja niestety tak często robiłem i dopiero niedawno odkryłem, że że muszę być na tym punkcie bardziej czujny. Ale wiesz co, to ja też się podzielę taką historią moją osobistą z tego obszaru, która naświetla jeszcze inny problem. Bo widzisz, ja pamiętam, jak jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia w mojej parafii, ponieważ miałam taką łaskę daną, że ostatnie 3 lata przed wstąpieniem chodziłam codziennie na Eucharystię już. To było takie wow, wiesz, jak przez długi czas tego chciałam i tak próbowałam, przez tydzień mi wyszło, potem nie wyszło. Po kolejnej pielgrzymce znowu próbuję, przez tydzień sobie pochodzę, potem znowu wymiękam. Ale potem tak jakoś zupełnie, nie wiem skąd się tak podziało, że zaczęłam chodzić i rzeczywiście wytrwałam. I wiem, że to była czysta łaska. I często byłam proszona o czytanie na mszy świętej Słowa Bożego. No więc z radością to robiłam. I ktoś kiedyś mi coś powiedział, że zasiał we mnie takie ziarno niepokoju, że ja to chyba dla siebie robię. Nie, że ja lubię czytać to Słowo Boże. No i rzeczywiście lubiłam, nie mogłam temu zaprzeczyć. Ja lubię przeczytać Słowo Boże. Ja się czuję wyróżniona, czuję się zaszczycona, czuję się szczęśliwa, że czytam to Słowo Boże. I poczułam się z tym strasznie źle nagle. Mówię, Boże, ja nie powinnam się czuć szczęśliwa, że ja czytam to Słowo Boże. Ja nie powinnam się czuć taka, że ja nie powinnam chcieć tego. Nie, gdzieś jakaś taka chora duchowość zaczęła we mnie pracować, że w zasadzie ja powinnam być nieszczęśliwa i wtedy to będzie znaczyło, że ja robię to, co Pan Bóg chce. A jak ja jestem szczęśliwa, to ja pewnie robię jakieś rzeczy dla siebie. I zaczęło to we mnie tak pracować, że ja zaczęłam odmawiać, jak mnie prosili, żebym przeczytała. Ja mówię, nie, taka skromna się stałam nagle, niech ktoś inny przeczyta. I tak naprawdę zaczęłam im problemy robić, nie? Bo już się przyzwyczaili, że ta dziewczyna tam przychodzi i dobrze czyta, więc a tutaj nagle o co chodzi, trzeba kogoś nowego szukać. I na szczęście porozmawiałam o tym z pewnym księdzem na spowiedzi, nie? I on mi powiedział, nie, dziewczyno, spokój się. Jak to robisz dobrze, to rób to dobrze. Tylko po prostu proś Pana, żeby oczyszczał twoje intencje. Tyle. I bądź świadoma, że nigdy nie będziesz miała w 100% czystych intencji. Tam zawsze będzie jakaś miłość własna.
ale pomimo tego rób to, bo to jest dobro, rób to, tylko cały czas tą świadomością jest to skażone jakąś moją miłością własną, ale proszę Cię, Pani, żebyś oczyszczał, oczyszczał, oczyszczał i może gdzieś chwilę przed śmiercią, może ostatnie nagranie przed śmiercią będzie takie wolne, a póki co jest skażone i Panie, no przyjmij takie, takie jestem w stanie Ci dzisiaj dać, więc przyjmij to takie. To jest bardzo, uważam, ważne do opowiedzenia, do tego, co powiedziałem, bo rzeczywiście można też w drugą skrajność teraz spaść, że to ja w takim razie nic nie będę robił, bo ja cały czas mam w tą jakąś taką pierwiastek tej próżności w sobie. No ale Pan Bóg to widzi, Pan Bóg przenika nas. Właśnie tu też był jakiś taki fragment, że On nas zna. A, przez słowo wcielone, nie. Tam o, aha, jeżeli powołuje stworzenia do bytu, jest to przepaść miłosierdzia mego. I w tym kontekście rezonują dla mnie wszystkie te piękne psalmy, które mówią o tym, żeby się tak dać spojrzeć na siebie takimi oczami Boga, że On właśnie te wszystkie nasze próżności, nawet dla Jego chwały właśnie zna, żeby się też tego nie bać, bo tutaj no, mówię też na podstawie swojego doświadczenia, że od razu bym wpadł, dobra, to ja w takim razie nic nie zrobię, ja w ogóle zamykam kanał, bo ja na pewno tam chcę troszkę się powygłupiać dla siebie i tak dalej, więc myślę, że to, co siostra powiedziała, jest bardzo ważne. I z tym spojrzeniem, jeśli można, to dla mnie też kiedyś takim odkryciem było, bo zacząłem o tym trochę takim, że miałem to spojrzenie Pana Jezusa, którego się bałem. I dla mnie takim przełomowym, między innymi momentem było dopowiedzeniem do tego, co ja w sumie przeżywałem, było chyba jeden z pierwszych odcinków zbliżeń siostry, tych podcastów. Tam właśnie mniej więcej siostra coś takiego o tym spojrzeniu mówiła. I to jest taka rzecz, którą bardzo chciałbym się z wami podzielić, że może według, w cudzysłowie, świata, to znaczy według kategorii jakichś takich, no wiecie, jak na jakich zasadach działa świat, może wydaje się wam, że jesteście, nie wiem, przeciętni, jacyś tacy, no co tam w ogóle, no na przykład spójrzcie na mnie, łysy, trochę z brzuchem i wiecie, no i można się bardzo dużo rzeczy doczepić i obiektywnie dużo więcej instagramowo przystojnych, fajnych mężczyzn niż ja. I według jakiejś kategorii świata nie jestem nikim szczególnym, tylko to znowu jest spojrzenie ludzkie, a spojrzenie Boga jest dla mnie spojrzeniem takim wewnętrznym, naprzeciw temu zewnętrznemu, że On patrzy od wewnątrz na nas i jak tak na siebie spojrzymy z taką właśnie Jego miłością, z Jego miłosierdziem, to zobaczcie, że wszystko, co przeżywacie w tej chwili, jak patrzycie na świat, jakie macie sny, jakie macie marzenia, jakie macie poczucie estetyki, to nikt na świecie w ten sposób nie przeżywa świata. Więc to nie jest żaden truizm, jakieś, nie wiem, katolickie czy kościelne gadanie, że jesteście wyjątkowi. Jesteście wyjątkowi, gdy spojrzycie na siebie tak, jak Bóg na was patrzy, bo On właśnie, tak jak tu jest napisane, jak powiedział, jeżeli powołuje stworzenia do bytu, jest to przepaść miłosierdzia mego. I we wcześniejszych fragmentach, albo już w psalmie, już nie pamiętam, że to jest wszystko jedno. Z jednego ducha pochodzi. On przecież opowiada, on mówi o tym, że On ciebie zaplanował, chciał, od zawsze oczekiwał i od zawsze, w każdej chwili twojego życia cię kochał, nawet w tych najtrudniejszych momentach, które być może teraz sobie przypominasz. I dla mnie to jest cudowne. Tomku, i myślę, że tak już lądując trochę, bo czas nas goni, że chciałabym zaprosić was wszystkich do twoich odcinków, raz, że do twojego kanału po prostu i wybierajcie co chcecie, bo tam jest mnóstwo świetnych, inspirujących rzeczy, bardzo mądrych i śmiesznych. Tak, szukajcie coś dla siebie, bo ja właśnie nie umiem robić jednej rzeczy. I zdaję sobie sprawę, że niektóre rzeczy są jakieś tam irytujące, niektórych, bo niektórych się wygłupia, niektórych jestem poważny. I jakby nie zrażajcie się jakby takimi pierwszymi rzeczami, albo no, to chciałem tak dopowiedzieć. Nie, no masz rację. I ja też mam tą świadomość, że na Blisko Rahamim też mamy różne treści. I pamiętam, jak pierwszy raz pojawił się Icho u nas. Mamy takiego osiołka biurowego. Też niektórzy byli zgorszeni. A prawdziwego osiołka? No zobacz, aha, no nie poznałeś jeszcze Icho. Nie. No to jest
jest Icho, nasz... prawdziwego osła. No, to jest prawdziwy osioł. Poczekaj, bo on się obrazi jeszcze na ciebie. Więc Icho jest po prostu członkiem ekipy. No, witaj, muszę się przywitać. Więc jak pierwszy raz się Icho pojawił, to po prostu był szok dla wszystkich, no w ogóle o co chodzi. Icho ma bardzo głęboką, symboliczną wymowę dla naszego kanału. No ale właśnie... Nagle, wiesz, od takich treści czysto głęboko dzienniczkowo-biblijnych i skąd się bierze tutaj osioł. Osioł to jest po prostu personifikacja siostry Gaudi, która jest takim osiołkiem, na którym Pan Jezus lubi sobie wjechać gdziekolwiek chce. Ale, no tak, ale patrzysz na niego i widzisz po prostu osioł. I no to nawet tak maskotka. No ludzie, co to robi w poważnym kanale? Ale tak, zdrowa duchowość potrzebuje też takiego kanału lekko z przymrużeniem oka. Ale u Tomka znajdziecie wszystko w zdrowych proporcjach i wiem, że zrobiłeś niedawno takie, to są chyba dwa odcinki o takiej duchowości lękowej właśnie, nie? Że, tak. Że to jest świetny materiał ze świetnymi odniesieniami i jeżeli was poruszył ten wątek, który tutaj też jakoś poruszaliśmy w naszej rozmowie, to możecie go kontynuować w tych dwóch odcinkach i tak, i rzeczywiście, żebyśmy się z tej lękowej duchowości leczyli, bo każdy z nas, myślę, że każdy z nas ma w sobie coś z tej duchowości lękowej, tylko albo działające tak bardzo w podświadomości, że nawet tego nigdy nie nazwiemy, że ja coś mogę mieć taki problem, albo już jestem bardzo świadomy, że ja się rzeczywiście realnie boję Pana Boga lub różnych przejawów religijności i uciekam, po prostu uciekam. Będziemy się modlić za was. Tak, a wy się módlcie za nas i módlcie się za kanał Tomka, módlcie się za nasz kanał Blisko Rachamim, żebyśmy naprawdę w tym wszystkim bardzo pokornie, ale też zwyczajnie, tak jak potrafimy, pełnili wolę Pana Boga, żeby On się mógł posługiwać tymi kanałami. Zobacz, się mówi, że Pan Bóg, żebyśmy byli takim kanałem dla Pana Boga i my mamy naprawdę kanał dla Pana Boga. Tak wyszło, tak wyszło, dosłownie, że mamy kanały. Tak, to są jego kanały, także niech on się nimi posługuje. I co jeszcze? Aha, i pamiętajcie, żeby dzielić się tymi treściami z innymi też, żeby nie zachowywać ich tylko dla siebie, bo to jest ważne, żeby to wszystko, co dobro, którego wy doświadczacie, żeby to szło dalej. My nie wydajemy pieniędzy na reklamę, na promocję. Wy jesteście naszą reklamą, promocją i to jest najlepsza żywa reklama, promocja, żebyście dzielili się tym dobrem z innymi, żeby te treści trafiały do jak największego grona ludzi. Nie dlatego, że to jest jakieś takie dziwne, niepokorne, bo Pan Jezus lubi małe kanały tylko. To i tak zawsze zostanie małe. Nie grozi nam słowa. Nie grozi nam taka słowa, tak, milionowa. To się raczej nie stanie, ale nie o to chodzi. Jak jest dobro, to nam zależy, żeby to dotarło do wszystkich po prostu. Więc się dzielcie z innymi. Pójdźcie z tymi treściami na modlitwę. Znajdźcie czas, żeby naprawdę pobyć sobie z Panem Jezusem i porozmawiać o tym, co was dzisiaj poruszyło. Pozytywnie, negatywnie, co was zdenerwowało, sfrustrowało, a ucieszyło. Niech to ma taki czas więcej, poza antenowy, kiedy w ciszy, takiej dobrej ciszy, nie strasznej ciszy, ale takiej dobrej ciszy, możecie sobie pobyć z Panem, pomilczeć na jakiś temat, porozmawiać na jakiś temat i pozwolić, żeby On wam dopowiadał dalszą historię, dlaczego to akurat was poruszyło. To taki trochę ignacjański dodatek, ale no to tak ma działać. Wszystkie te treści mają mieć follow-up. Ups, tak, tą żarówkę już kilka razy dzisiaj przepraszałam. Znowu ją przepraszam. Tomku, chcesz coś jeszcze na koniec? Niech Pan Jezus będzie ukochany i cieszę się, że tu byłem i mam nadzieję, że będziecie bliżej Pana Jezusa dzięki temu odcinkowi. O to tylko chodziło. Amen, amen. Pozdrawiam was wszystkich serdecznie. Jezu, ufam Tobie. Święta Faustyno. Módl się za nami. Z Bogiem. Jeszcze taka informacja dla tych, którzy jeszcze nie odkryli. Mamy coś takiego jak napisy. Na naszym kanale YouTube możecie sobie uruchomić napisy. Zwłaszcza dla wzrokowców to będzie pomoc, żeby lepiej wam się słuchało. I nawet możecie tłumaczyć na języki obce. Automatyczne tłumaczenie, ale ufamy, że wychodzi też całkiem sensownie. Pozdrawiamy wszystkich anglojęzycznych, którzy nas słuchają i też zdarzają się osoby, które mówią po hiszpańsku i też sobie tłumaczą na hiszpański. Pozdrawiamy was i dobrego słuchania.